Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Kolejna motocyklowa nowość dołącza właśnie do naszej oferty. No faktycznie trwało to parę tygodni, zanim dorwaliśmy kolejny egzemplarz, bo faktycznie możecie kojarzyć, że ostatnio u nas był także Fazer w wersji GT. Sprzedał się praktycznie w parę dni, no i znowu kolejny egzemplarz. Trwało to trochę, bo faktycznie staramy się, żeby te motocykle, które u nas się pojawiały, to była tak naprawdę wyższa półka, tak jak tutaj. Znowu kolejny Fazer w wersji GT, litrowy oczywiście, cały w oryginale, w fabrycznym lakierze, z naklejkami od nowości, słuchajcie, po 14 latach zachował się w serii. Do tego naprawdę mocno doposażony. Zaraz oczywiście to wszystko Wam opowiem, ale już powiem tylko w skrócie, że jeżeli szukacie czegoś naprawdę fajnie przygotowanego, doposażonego, ale też z fajną historią, czyli motocykl bez wypadkowy, no to śmiało usiądźcie sobie wygodnie, a ja już Was zapraszam do krótkiej prezentacji z tym Fazerkiem w roli. No i zobaczcie sami, Yamaha FZ1, no i możecie kojarzyć, że FZ1 to jest taki typowy motocykl, no litrowy, oczywiście silnik, 4 cylindry, w rzędzie z jedną taką lampą z przodu. No, FZ1 wychodzi też w wersji Fazer, to są motocykle, które nie mają już takiej jednej lampy z przodu, tylko mają taką czachę, bardzo podobną do tej, którą widzicie tutaj na jakby w tym motocyklu, a właściwie to nawet taką, prawie że taką samą. No i są jeszcze motocykle w wersji Fazer GT i to są już takie, bym powiedział, no typowo sportowo-turystyczne motocykle, no przynajmniej jakby z zewnętrznej strony wizualnej, no bo tutaj oprócz tej przedniej czaszy nie macie dolnego pługu, tylko macie jakby tą czaszę z całym tutaj takim elementem, no który kojarzyć by się mógł stricte z motocyklami sportowymi, no ale myślę, że to jest typowo taki motocykl, nie wiem, z różnych kategorii, bo oczywiście segment jest sportowo-turystyczny, ale ma też dużo w sobie znakeda, bo dość duży promień skrętu, jednocześnie no jakby się chciało pobawić tylko w niedzielę, no to też zapas mocy jest na tyle duży, że no, do takiego przyśmigania też motocykl się nada, no ale jak też znowu chcemy pojechać gdzieś kawałek dalej, zaznać troszeczkę tej turystyki, no to znowu, no bardzo wygodna pozycja, wysoka szyba z przodu, więc te prędkości autostradowe typu 150 w górę też nie są dla tego motocykla jakimś wyzwaniem. No i myślę, że Fazer w wersji GT to jest na tyle, jakby bym powiedział, no rzadki sprzęt, no trzeba to powiedzieć wprost, bo tych motocykli jest dużo, dużo mniej. No to jak się trafi coś w fajnym stanie, to te motocykle naprawdę sprzedają się w mieniu oka. Tym bardziej, że słuchajcie, no wersja, jaką udało nam się teraz dorwać, no to naprawdę jest mocna. W sensie, no nie mówię o wersji takiej stricte wyposażenia jako nowy, no bo faktycznie tutaj macie cały motocykl bez wypadkowy i pewnie od tego powinienem zacząć. Oczywiście to jest podpunkt bezapelacyjny, my to napiszemy na fakturze. Co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale, jeżeli mówimy o kolorowych elementach, czyli cały tył motocykla, zbiornik paliwa, boczne owiewki, przednia czasza, przedni błotnik. Razem z naklejkami, czyli tutaj to Fazer, tutaj ABS, to wszystko jest w serii od nowości. No i zachowało się, myślę, że fajnie, bo to, że jest oryginalne, to jest jedno, ale naprawdę obchodząc ten motocykl dookoła, no naprawdę, po 14 latach myślę, że fajnie to wygląda. Wiadomo, jakieś tam drobne rysy eksploatacyjne są, ale gdzieś tam sam zbiornik jest ładny, macie tank pad na zbiorniku, nie ma żadnej wgniotki, żadnego jakiegoś przetarcia. Tu cały tył motocykla też jest spoko, gdzieś tam te boczne owiewki też naprawdę ładne. Czasza też spoko, żadnych pęknięć, błotnik tak samo, żadnych pęknięć, przetarć. Chyba jedyne miejsce, jakbyśmy tak obeszli motocykl dookoła, to tutaj na tym elemencie macie parę takich drobnych jakby no rysek, to nawet nie, było, nie ma żadnego pęknięcia, drobny taki rysek. No ale to jest, uważam, że detal. Naprawdę całość motocykla moim zdaniem prezentuje się fajnie. Do tego macie tutaj takie no nawet bym powiedział, że nie złote, bo to są takie, nie wiem, brązowo, złoto, zielone felgi. One takie są fabryczne od nowości, więc tutaj też nikogo nie, oczywiście nie było. To się tak zachowało w serii. No ale coś na pewno innego niż takie zwykłe czarne. No i oczywiście zawias w upside down, nie czarny. I to wszystko myślę, że fajnie wygląda. Dodatkowo motocykl oczywiście wyposażony w system ABS na oba koła, czyli z przodu i z tyłu macie system ABS. Co więcej, słuchajcie, motocykl, co też warto się pochwalić, że to będzie drugi ważny podpunkt przy tym konkretnym motocyklu. Zobaczcie, 47,5 tysiąca km przebiegu, 100% oryginalnego, czyli motocykl od nowości ma do 47,5 tysiąca. My to napiszemy na fakturze, jesteśmy tego w 100% pewni, nie ma, że jest inaczej. No a myślę, że 47,5 tysiąca jak na motocykl, który ma 14 lat i to jeszcze z takiego segmentu, to jest naprawdę ze świecą szukać. My ten przebieg napiszemy Wam na fakturze, jeszcze raz to powiem, więc nie ma, że jest inaczej, jesteśmy tego w 100% pewni. No i oczywiście window motocykla będziemy mieli w ogłoszeniu, więc każdy sobie może to sprawdzić, więc tutaj nie ma niespodzianek. Co potwierdza
za ten przebieg, słuchajcie, myślę, że jednym z bardzo niewielu minusów, oczywiście oprócz tego na akumulatorze, jakie można byłoby znaleźć przy tej maszynie i o tym powiem wprost, to jest to, że to jest zmora też tych motocykli, które mają niskie przebiegi. Słuchajcie, macie tutaj komplet opon z 2016 roku. Słuchajcie, Michelinki, bieżnikowo super. Myślę, że i tylna opona, i przednia opona jeszcze bieżnikowo by się sprawdziła. Tak samo z przodu. No i podejrzewam, że będą tacy, którzy uznają, że te opony są spoko, bo też to nie jest wykluczone, że one się kleić nie będą, bo bieżnikowo są spoko, tak samo przednia i tylna opona. No ale no, słuchajcie, mają już swoje lata, no bo tak naprawdę te 7 lat już minęło. No ale jeżeli opona tak wygląda po 7 latach, jeżeli mowa o wysokości bieżnika, no to ewidentnie też znaczy, że przez te 7 lat tych tysięcy kilometrów no nie naklepał ktoś nie wiadomo ile, więc to też myślę, że jest fajne potwierdzenie. A same opony w sobie myślę, że do oceny własnej, czy to zostawić, zobaczyć, przejechać tych trochę kilometrów, zobaczyć jak to się zachowuje. No bo tak, generalnie bieżnikowo są spoko. Ale za to, słuchajcie, za to w tym motocyklu mamy przebieg 47 tysięcy, motocykl bezwypadkowy, cały w oryginale, no i napchany dodatkami, słuchajcie, począwszy od układu wydechowego, znaczy akcesoryjną końcówkę wydechową z DB Killerem w zestawie, więc tutaj już troszeczkę się zdradza, że tych bajerów trochę tu będzie. Zobaczcie, akcesoryjne kanapy i jedna i druga są wypchane towarem, jest zdecydowanie grubiej i na pewno też zdecydowanie wygodniej, więc tutaj dwie osoby mają dużo, dużo wygodniejszą podróż. Krótki uchwyt tablicy rejestracyjnej z podświetleniem LED-owym, więc to też fajny bajer, myślę, że wygląda to zdecydowanie fajniej. Dymione kierunkowskazy z tyłu tak samo pasują do dymionej lampy, więc też myślę, że to troszeczkę nawiązuje do siebie. Nawet rolki pod montaż specjalnego stojaczka, tutaj macie tank bag, czyli taką specjalną torbę na zbiornik, którą się tutaj pyk przyczepia i możecie sobie to zostawić w domu albo sobie zapakować na wycieczkę w domu, ale było, zostaliśmy tu z motocyklem, więc też zostaje. Słuchajcie, cała nawigacja Garmina, oczywiście sprawna, tutaj wystarczy przykręcić kluczyk, zawsze to śmiga. W języku polskim można sobie ustawić nawigację i pyk, jedziemy sobie tam, gdzie nas poprowadzi. Zostawiamy z motocyklem tak samo, bo też dostaliśmy. Grzane manetki, słuchajcie, Oxforda, 5 stopni regulacji manetek, więc i lewa i prawa grzeją się nam dłonie, więc też fajny bajer. Regulowane klamki, nie łamki, słuchajcie, z logiem Fazer, można sobie to zobaczyć przy przewrotce, tłukać oczywiście, żeby nie, ale nie złamią się, bo są jakby łamane, plus regulacja odchylenia od dłoni. Ciężarki, tak samo tej samej marki co klamki. Do tego deflektor na szybie, bo słuchajcie, szybę też mamy tutaj Puiga, troszeczkę bardziej taką szeroką, wysuniętą, więc troszeczkę bardziej od tego wiatru nas tutaj chroni, plus deflektor, czy możecie sobie jeszcze wysunąć ją troszeczkę i jeszcze ten wiatr pokierować troszeczkę inaczej. Więc sami widzicie, że parę tych dodatków w tym motocyklu znajdziecie. Myślę, że no jest to wprost, bym przyznał, że taki czarny, biały kruk. Naprawdę, jeżeli chodzi o Fazery GT, no to ze świecą szukać jeszcze w takim stanie, z takim doposażeniem, myślę, że na pewno będziecie jakby z tej maszyny zadowoleni. Co do samego serwisowania, słuchajcie, my dajemy wam taką książkę serwisową, naszą oczywiście, tu będzie wpisany serwis olejowo-filtrowy, jaki wykonaliśmy. Nowy olej w silniku zalany motulem, świeżutkim, zobaczcie, nawet po okienku widać, więc na tą chwilę nie robicie, jeżeli chodzi o takie stricte czynności serwisowe, nic. Oprócz tych opon, naprawdę jest spoko, bo tarcze z przodu, z tyłu, klocki z tyłu, spoko, są w porządku, zestaw napędowy jest ok, zawieszenie jest suche, motocykl ma ładowanie, więc sprawdzaliśmy, więc tutaj też nie powinno być żadnego problemu, nie wypada żadna dwójka i tak dalej, więc tutaj silnikowo także jest w porządku, jeździliśmy, puszczaliśmy kierownicę, jest tak jak być powinno. No i co? Zapraszam was wszystkich do nas do Żardowa. Jaśminowa 20 motorów, wpadajcie. Zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach. Będziecie mogli zobaczyć sobie ten motocykl na żywo. Przymierzę się do niego nawet nim przejechać, więc ja was od siebie bardzo serdecznie zapraszam. No i pamiętajcie, że możecie sobie do nas przyjechać, usiąść sobie na tą maszynę, przymierzyć się na żywo, troszeczkę się więcej o nas dowiedzieć. My też jesteśmy, w sensie pamiętajcie, że jesteście u nas zawsze mile widziani. No i co? Przypominam też, że w razie jak nie chcecie do nas przyjechać, albo nawet jak przyjedziecie, to my dysponujemy swoim transportem. Nie możecie sobie przyjechać osobówką, zobaczyć ten motocykl na żywo, jak będzie wam pasowało. Pakujemy go na busa, jednego z trzech naszych takich samych fajnych pick-upów i ten motocykl może znaleźć się u was pod domem. Ale przypominam też o możliwości zamówienia sobie oględzin tego motocykla pod swoim domem bez wychodzenia z domu. Czyli tak naprawdę wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć: słuchaj Rafał, widzieliśmy u was na kanale nowego Fazera, świetny jest, bardzo mi się podoba, chciałbym go zobaczyć na żywo, ale mam daleko, nie wiem, jestem z Krakowa,
Chciałbym, żebyście tutaj przyjechali. I to też jest żaden kłopot. My wam mówimy, że koszt takiego transportu to są w okolice 500 czy tam 600 zł. Płacicie z góry samą kwotę tego transportu. My do was przyjeżdżamy, oglądacie sobie motocykl na miejscu u siebie pod domem. Jeżeli wam się podoba, dopiero wtedy zapłacicie całą resztę za motocykl. Jeżeli wam by się miał nie spodobać, co nie wierzę, ale gdyby, trzeba mieć zawsze furtkę wyjścia, no to po prostu przepada wam koszt tego transportu. Oczywiście na bliższe odległości ten transport bywa tańszy, na dalsze droższy, ale generalnie do 100 km taki transport organizujemy w gratisie, więc także jest to jakaś opcja. Jeżeli macie do tego jakieś pytania, dzwońcie, jesteśmy do dyspozycji. Pamiętajcie też, że motocykl można kupić na raty. Jeżeli do tego macie pytania, zadzwońcie, zapytajcie. Możecie też wysłać swój numer telefonu, imię, to przekierujemy was dalej. Więc opcji a opcji, w tym także wam możemy pomóc. No i co? No to chyba nie ma co przedłużać. Trzy kluczyki oczywiście do motocykla. Oryginalna także jest książka serwisowa z Yamahy, tam chyba na 25 tysięcy, bo ostatni serwis Vaso. Motocykl z 2010 roku. Co tu za szczegóły więcej podać? No, to jest cena. Cena oczywiście w internecie. Jeżeli widzicie bezpośrednio filmik na YouTubie, to pamiętajcie, że w opisie do filmu zawsze jest link do naszych ogłoszeń, więc tam też was odsyłam. No i co? Kluczyk przekręcony, klikam zapłon. Krótkie. Mryganie. Kierunkowska z prawej. Pozycja. Tej rejestracji. Uwaga, klakson. Światło stop. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego, no to słuchajcie, czekam na was w MotorW, czekam na was pod telefonem. No i jestem pewien, że ten motocykl na 100% niedługo znajdzie nowego właściciela, być może właśnie wśród was. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na kolejnej prezentacji. Lewa w górę, do zobaczenia. Hej!